Hej, witam was serdecznie, oczywiście w kolejnym odcinku z Play Your Life. Słuchajcie, no miał być wcześniej odcinek, ale no tak wyszło, że jest trochę później. No ogólnie, no dzieje się na świecie, dzisiaj pisze się historia, ale to nie przeszkadza nagrać kolejnego odcinka. Ogólnie, no oczywiście, jeśli ktoś jeszcze pamięta z poprzedniego odcinka, było oczywiście głosowanie na nową filmową maszynę, od tego właśnie zacznijmy. Zobaczmy, jak tam głosy pod ostatnim odcinkiem. Wyniki prezentują się właśnie tak. Jak widać, zwyciężyła Smukowa 22-17. No, widzę, że głosy były podzielone. No ale przewagą 5 głosów wygrała Big Smukowa, więc oczywiście głosowanie to głosowanie, więc. No więc oczywiście to jest nasza nowa firmowa maszyna. Tutaj już stoi przygotowana na dzisiejszy odcinek. Ok, więc myślę, co dzisiaj porobimy. Dzisiaj taki luźny odcinek może będzie, no. No, zrobimy sobie wyścig, bo są nowe wyścigi. Przejdziemy się na wyścig, jakaś pogadanka będzie, czy coś. Więc oczywiście bierzemy naszą firmową maszynę i jedziemy. Dawno tego nie mówiłem, swoją drogą. Chat może w sumie wyłączę. Czekajcie, on nie przeszkadza ci chwila. Może by wyciszyć dźwięki MTA ogólnie. No tak jak mówię, no ogólnie, no jak wiadomo, dzieje się w świecie, teraz można powiedzieć, pisze się historia, bo te obecne wydarzenia według mnie przejdą do historii. No, a cóż, no miejmy nadzieję, że nie rozprzestrzeni się to tak jak no, w niektórych krajach. Możecie napisać, co robicie w tym czasie. Chwilę, no. Dobra, możemy do SS ujechać, będzie bliżej. Możecie napisać ogólnie w komentarzach, co robicie w tym czasie, czy macie ten cały e-learning. Posłyszałem, że niektórzy mają lekcje, a niektórzy mają zadawane różne rzeczy. A niektórzy mówią koronaferie. Więc jak możecie napisać, co tam ciekawego porabiacie. Czy ktoś z was może ma niestety kwarantannę z różnych względów. Bo ja, no jak, no można powiedzieć, że no jako tako żyję jeszcze, żyję dawnym życiem, tylko że teraz oczywiście przestrzegam wszystkich środków ostrożności, bo się też trochę boję, no. Jak się ktoś by pytał, nie jestem zarażony, bardzo się z tego cieszę, nie jestem zarażony. Ale przestrzegam w środku, zawsze tam w sklepie czy coś, czy tam biorę takie rękawiczki i ogólnie zachowuję odstęp. Bo nie mam zamiaru się zarazić. No, jakbym się zaraził, to byście już może nie dostali nigdy odcinka kolejnego. Bo różnie bywa, nawet młodych, no w sumie, jak słyszałem we Włoszech, no to nawet młodych potrafi dziesiątkować to cholerstwo. Dobra, ale to może bardziej już temat zacznijmy pelowy. No ogólnie tak się nasza nowa firmowa maszyna prezentuje, no. No oczywiście starczy na długo, ma 5000 przebiegu. Ja go ogólnie kupiłem, jeśli dobrze pamiętam, to był chyba 2015. O też mówiłem w poprzednim odcinku od Wektora, taki mój taki dawny znajomy, co już parę lat go nie ma z nami na pylu. I ona wygląda no tak jak wtedy, no i właśnie tak zrobiłem pod Big Smoke, bo ja wtedy dałem za nią 30k z tymi felgami. A te lampy dołożyłem samemu, to są moje lampy. Znaczy no kolor był minimalnie poprawiony tak o parę tych liczb, bo tamten był niedokładny, nie Big Smoke'owy. Ale to będzie taka formalność, ponieważ i tak tego za bardzo nie widać różnicy. Ok, więc czy ja dobrze jadę? No oczywiście źle pojechałem, to przecież jest koło spawnu. No, jak dawno nie jeździłem po SF i ogólnie. A tutaj chyba kto, no chyba tutaj chyba komuś zaraz internet wypieprzy. Z tego co widzę. Multi party, w sumie. Ja nie znam gościa. Dobra, no. Ktoś tu chyba ma problem z internetem. Okej. Wolnicy jedziemy oczywiście na spał. Chyba, że to u mnie, bo nie wiem, to drzwi wylatują. Chyba, że to u mnie coś jest nie tak z internetem. Mam nadzieję, że nie. Dobra, więc. A i sorry, jeśli będzie na kamerze trochę za ciemno, ale kurde, mi się niedawno żarówka przepaliła. Jedna żarówek na suficie. Jeszcze nie wymieniłem jej. No oczywiście zaraz będziemy. Dojedziemy naszą nową firmową maszyną. No, masz zarób, gościu.
Okej, no co tu jeszcze powiedzieć? No ogólnie, no, tak mówię, sorry, że nie nagrywam częściej, no ale no, tak wyszło, można powiedzieć. O, właśnie tutaj to jest oczywiście. Mam nadzieję, że mi nie odhulują wozu. Kurde. Właśnie, ma, witam, witam. Pozdrawiam, pozdrawiam z odcinka, pozdrawiam dla Matea i dla Rogala. Pozdrawiam serdecznie prosto z odcinka. No właśnie, oczywiście pozdrowiłem już. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie za donatika, dziękuję. Pozdrawiam cię oczywiście serdecznie z odcinka. Okej, no to do zobaczenia oczywiście. Okej, możemy oczywiście, kurde, wbijać do salonu w ogóle. Ciekawe to mi się tak dzieje, że tutaj jest ta tekstura taka, taka jakby ta w niskiej jakości, co ją widzimy normalnie z dużej odległości. No, tu już słyszę znajome dobijanie się do drzwi, czekajcie. Towarzysz. Oczywiście towarzysz tutaj chciał wejść i musiałem go wpuścić. Dobra, oczywiście idziemy, no. Oczywiście wbijam, nie wiem, czy będzie kota na kamerze widać. Okej, więc to jest... Okej, to są Batetory, Okaru i Akina Klim. Tak to się chyba czyta. Kiedy możemy oczywiście pojechać, no to kot mi się obciera. Pojedziemy sobie może najpierw Okaru. O, teraz pojedziemy. O, Windsor! Jedno krążenie, no okej. W ogóle pamiętam kiedyś, jak rodek Windsory był uważany za brzydactwo. To dawniej, jak jeszcze nie było giełdy LS nawet, tylko LV. Znaczy nie, czy była... Nie, może bo już była giełda LS, tylko że... No pamiętam, te Windsory to stały chyba, nie wiem, po 20? Jakoś tak, albo po 40, już nie pamiętam dokładnie. No ale w każdym razie z nas ze znajomych ze starej paczki nikt tego nie chciał brać, bo tak każdy mówił z nas, że to brzydkie. No to... Jakie znaki blokowane. Nie, chwila, to... Nie, to źle poszło. Nie, jeszcze raz trzeba, bo kurde. To za wyścig. Jak się tak jedzie. No, czyli co? Walka powietrzna. To jest aktualnie leczenie. A jest ten tracking? Nie, nie ma. Dajcie, kot już na biurku. Jo. No. A dwóch trudnych klętej i długich trasach. Okaru oraz Akina. Te okrady mi się każe z tym Achu, co było w pierwszym zendeu. Też podobna nazwa. Pozdrawiam grających wtedy u jedynkę. Sorry, jeśli jestem lama, no ale dawno tego nie robiłem ogólnie. Bo ja tu mi po nocy depczę. Muszę kotów w końcu bazowie poobcinać, bo czuję, że zbyt dawno tego nie robiłem. Dobra, no chyba lamię na tym torze, no ale tak jak mówię, dawno się nie robiło tego. Kurde. Ogólnie nie wiem teraz jak za bardzo komentować, no ale tak jak mówię, no... Sorry, jeśli było to słychać, ale mam dyfuzor tu na półce. Dobra. O, kurde. Były jakieś japońskie napisy, albo chińskie, nie wiem, nie znam tych języków. Ogólnie może jedno napisać, jak myślicie do ilu... Tak, bo tak chciał się zastanowić, ciekawe do ilu dobije liczba zakażeń do końca tego dnia. Mi się tak wydaje, że około 800 może być. Znaczy no, oby jak najmniej, ale...
No ciekawe, jak się rozwinie ta cała epidemia. No tak, no niestety dzieje się na świecie, w Polsce i na świecie. Gospodarka stanęła. Jedyne co to, że ceny paliw poszły w dół, ale co to za plus. Jak wszystkim. Ale tu mogę w sumie skrócić, ale dobra. Pojechałem tak jak Pan Jezus powiedział. Jak właśnie znowu na japońskie napisy. On jest językiem polskiego, no... Grałem w Doki Doki, ale niestety japońskiego to w ogóle nie znam. W sumie dobrze Yandere nie nagrywałem. W sumie to nie grałem Yandere za 3 miesiące chyba. Ale Yandere się za dużo nie zmienia. Kurde, jedna postać tam dodają, kurde, 4 lata. Osana to jest robiona 4 lata. Ale jak wiesz. No w sumie jakby nie patrzeć w Yandere, no to... W sumie przez te 2 lata co dada im przydatnego tam system zapisu wczytywania. Ale dobra, to nieważne, to... No, to nie jest temat, w sumie odcinek na gadanie o Yandere, no co mi Maniusz będzie dźwigał tutaj swoje auto na serwisie odkupiłem, no spoko, w ogóle spadłem. Dobra, to jak tam czas, pokaż. To jest ostatni czas, 179, nie, chyba nie tak źle ogólnie. 81? No to już chyba ktoś tutaj bardzo dużo próbował. Dobra, ogólnie życzymy powodzenia Maniusiowi i żeby udało mu się odkupić jego 9 auto na serwie. Dobra, idziemy na kolejne. A kina klip? A co może napisać? Może coś napiszę Maniusiowi jakieś... Czekajcie, napisz muszę. Czyli to 11 Akina Klim. Dobra, idziemy na Akina Klim. Zobaczymy, czy to jest coś podobnego. O, Nintfek. Za kolak to nagrywa, chłop. No to tak, dokładnie. Za kolak zaczął nagrywać w końcu. Się za kolaka śmiali, że nie nagrywa, no to musiał w końcu coś nagrać. Dobra, no i to są jeszcze większe, kurde, serpentyny, no. O, ciekawe, czy da się tak jak na... A, dupa. Dobra, nieważne. Ja chciałem sprawdzić, czy to jest tak jak na Best Play było, że... jakby to powiedzieć, no że... Że tam też był taki wyścig jakby na czas, coś podobnego i można było tego typu przeszkody rozwalać. Tak można powiedzieć, ale widzę tutaj, nie można. Mówicie, czy na Best Play jeszcze ktoś gra? Bo ten wzrok mi nie było. No oczywiście jedziemy i śpimy, co robisz Mateo, nagrywam. Akurat teraz mi napisał, jak robię wyścig, ale... No i tak, zbyt dobrego czasu bym nie wykręcił na tym. Zacznę za kole dla ciebie, gościu. No i dzięki, Michael. Miło mi ogólnie. No. Też cię pozdrawiam. Dobra, no to oczywiście lecimy. Kurde, ten przytarł, bym to wyrąc zrobił, to już pewnie połowy boku by nie było. O kurde. No to właśnie, no. Tutaj Maniek ma rację. Bo to się śmiać, kurde, będziecie się śmiać z Mateo, że Mateo nie nagrywa, no. O, Warszawa, no w sumie, no właśnie, dobra, dzięki Makie za przypomnienie, ogólnie, no to w sumie zapraszam.
Mogę was zaprosić do warsztatu u chłopaku, warsztat BB na żularni. Zapraszam serdecznie. Bardzo ciekawe pakiety mają. Ostatnio wilgo zrobiły, bo mi zgniły nad kola. Fajne chłopaki mają pakiety do wyboru na warsztacie. No więc zapraszam ogólnie do na żularnię BB. Okej, dobra, idziemy dalej. No, to też jedno okrążenie jest ogólnie, dobra. Dobra, tu oczywiście. Jaka sterką, kurde. Oj, dupa. Dobra, a sterką czegoś takiego nie było. A to będzie długi odcinek, nie było odcinka, to teraz będzie długi odcinek. Dobra, myślę, to może uda. Ma nitro, z tego co widzę, to chyba nitro ma. Ale gdzie mu tu nitro przetestować? Nie, ten nie działa. Kurde. No, gdybym uciekał coś pasterką zrobił, no to już byłoby po niej. W sumie to. Byłoby chyba całe drzwi do wymiany i płotniki. Słuchaj, zawsze można, tak, zawsze można, kurde, po Stasiowemu 2 kilo szpachli, to byłaby jak nowa. Patrz, jakie serpety nie są. No oni tu przy... i takie auto dają. No, według mnie auto takie bardziej co to driftuje, takie z napędem na tył. Coś jak nie wiem. No. Nie, turysma chyba nie, taki na przykład nie, no choćby ZR, o, taka spingowana ZR byłaby świetna, z tym napędem, no bo choćby 4x4, to się całkiem spoko prowadzi ogólnie, dobra, lecimy dalej. W ogóle te znaki w powietrzu wiszą. Tak. No w sumie jak się zapieprza 200 na godzinę, to nie widać, ale w takich rzeczy się uwagi nie zwraca. Patrzcie, jakie manewry, a jak Mateo robi manewry, o cyk, cyk. I w zakręt. W sumie to, nie, ten krajobraz mi przypomina trochę co było w Carbonie, te wyścigi w kanionie, jak ktoś grał w Carbona, w NFS-a, to wie o co chodzi. To był wyścig z szefem, druga część w kanionie. O, to jest tak niby lusterko, tylko że z obrazem statycznym. Kurde, nie chcę znowu rozwalić, bo mi się wyścig anuluje, ale to już bym zrobił cięć już. Nie pokazywał od nowa całego wyścigu, bo... Za długo wyjdzie, za nudno ogólnie, dobra, ale to może zaraz będzie koniec. 2, 4, 5, 3. O tak, no właśnie dlatego jest tylko jedno okrążenie, ponieważ jest to dosyć, będzie długi tor. Kurde. O, tam jest chyba koniec. Tak myślę, dobra. O, ja właśnie, kaput F11 idzie. A, tutaj, no to zielonym. A w ogóle, co to tam jest w górze? Nie wiem, może jakiś inny tor. O, dobra, tutaj koniec chyba, tak jest. I poza na mapę i cyk. Dobra, uwaga, czas. Się tutaj. Jest to 99, no... Czas chyba taki, że może mógłbym się pod ziemię zapewne ze wstydu. No, ten zawód to były jakieś zawody, ale no, dobra. Nieważne, dobra, to będziemy już chyba kończyć powoli. Myślę, że ten odcinek styknie wrażeń. Ogólnie tak, no, podsumowując, fajnie, wybraliśmy sobie firmową maszynę, której pogadaliśmy. Mówię, napiszcie w komentarzach, może oczywiście już wracamy firmową maszynę na chatę. No, napiszcie w komentarzach ogólnie, jak tam u was sytuacja, jak wygląda.
przed obecnymi wydarzeniami, no. No to w sumie tyle, no widzimy się na domku. Okej, oczywiście jesteśmy już na naszej chacie, oczywiście parkujemy naszą firmową maszynę. No i niech nas może stać teraz nie tutaj, ale to ktoś może jeszcze pomyśli, jak na jakimś innym, fajniejszym miejscem, jak to jest, no oczywiście nasza nowa firmówka. Dobra, na razie niestety tutaj stoi. I to było na tyle ogólnie. Wiem, że odcinek się powinien zacząć z manan, no ale cóż, musiałem w końcu przywieźć te manany. No wiem, nie hejtujcie mnie za to, muszę w końcu je przywieźć. No ale dobra, to było na tyle, więc ogólnie no pozdrawiam serdecznie, zapraszam do warsztatu chłopaków i do zobaczenia w kolejnym odcinku.